Dinozaury już zabiła. Czy w Ziemię uderzy jeszcze potężna asteroida? Nie tyle coś może w nas uderzyć, o ile niczego nie zrobimy, coś na pewno w nas uderzy. Nawet coś bardzo dużego. Radio naukowe. Nie będę was czarować. W najbliższym czasie zderzenie z ogromną asteroidą nam nie grozi, ale kiedyś, jak mówi bohaterka i ekspertka tego odcinka, takie niebezpieczeństwo będzie realne. Czy grożącą nam asteroidę zestrzelimy, czy może przemalujemy? Jak się bronić przed mniejszymi, ale również groźnymi asteroidami? Jak ochronimy astronautów i astronautki, którzy lecąc na Marsa będą przedzierać się przez przestrzeń kosmiczną przecinaną przez skalne pociski? Nazywam się Karolina Głowacka, to jest podcast Radio Nauka. Podcast napędzany przez społeczność patronek i patronów w serwisie Patronite. Odcinek 43 o obronie planetarnej. Zaczynamy. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio naukowe. Włącz wiedzę. Do Radia Naukowego zawitała dr Anna Łosiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Geolożka planetarna z Instytutu Badań Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, dawniej również brytyjski Uniwersytet Exeter. Szukałam kraterów na Ziemi i przyznaję, że z dużym zaskoczeniem zorientowałam się i pewnym wstydem związanym z tym zaskoczeniem, zorientowałam się, że mamy krater tutaj w Polsce pod Poznaniem, który w dodatku, i to mnie przyznaję trochę zaniepokoiło, powstał raptem kilka tysięcy lat temu. No zaraz, kratery i uderzenia w Ziemię to bardzo proszę kilkadziesiąt milionów lat temu, a nie kilka tysięcy lat temu. Trochę stresujące. No, trochę można się rzeczywiście stresować, szczególnie jeżeli przypomnimy sobie, co zdarzyło się w związku z taką kosmiczną katastrofą dinozaurom, gdy 65 milionów lat temu asteroida o średnicy około 9 kilometrów przywaliła w to, co dzisiaj nazywamy Półwyspem Yucatan w Meksyku i wykończyła dinozaury, dzięki czemu zresztą możemy dzisiaj sobie o tym rozmawiać. Ale takie rzeczy rzeczywiście cały czas się zdarzają, to nie tylko coś, co miało miejsce przed miliardami czy milionami lat. Zresztą ostatnia taka większa asteroida, która zderzyła się z nami, dosyć niespodziewanie zresztą, 2013 rok, gdy nad Czelabińskiem wybuchła maleńska asteroidka, 20 metrów zaledwie średnicy, a mimo to ponad 1500 osób zostało poważnie rannych. No właśnie, bo te asteroidy, to one są oczywiście, bywają w historii większe i mniejsze, natomiast to, jakie robią zniszczenia, jest spektakularnie większe w porównaniu do ich rozmiarów. Bo na przykład ten krater w Polsce pod Poznaniem, to on ma tam, zdaje się, około 100 metrów średnicy, ale domyślam się, że to nie uderzyło coś, co miało 100 metrów, tylko ile mogło mieć tam średnicy? 10, 20, mniej? Nawet mniej, kilka metrów średnicy. Może 2 metry, może 3 metry, ten największy krater, bo tak naprawdę niby mówimy, że mamy jeden krater uderzeniowy w Polsce, a przypomnę, na całym świecie jest tylko 200 takich metrów, takich kraterów, więc jesteśmy wyróżnieni, ale to ciało, które zrobiło ten największy krater spośród takiej grupki kraterów, która powstała w tym samym czasie w wyniku tego, że asteroida, która przechodziła przez atmosferę, właśnie wybuchła, podzieliła się na mniejsze fragmenty. I te fragmenty, uderzając w Ziemię, zrobiły swoje własne kraterki, więc tam jest kilka tych kraterków właśnie powstałych w jednej chwili. I największy rzeczywiście ma 100 metrów, a asteroida, która go zrobiła, mogła mieć, nie wiem, 2 metry, no około 2 metrów, może troszkę więcej. Ta gigantyczna różnica w wielkości pomiędzy, prawda, właśnie ciałem, które uczyniło tą dziurę, a samą dziurą, wynika z tego, że większość energii, którą takie ciało ma, to nie jest jakby w masie, nie zależy od masy, tylko zależy od prędkości. A prędkości, z jakimi takie asteroidy się poruszają i z jakimi się zderzają z Ziemią, są absolutnie
absurdalne. Dlatego, że taka całkiem przeciętna asteroidka porusza się z prędkością 20 km na sekundę. Czyli powiemy raz i się przesunie o 20 km. To jest absolutnie gigantyczna ilość energii kinetycznej, jaką taka asteroida ma. I gdy ona jakby przemieszcza się przez przestrzeń kosmiczną, no to wszystko jest spoko, ale gdy nas to jakby zderzy się z czymś innym, napotka na swoim miejscu, na swojej drodze jakąś przeszkodę, nagle okazuje się, że nie może się dalej przesunąć. W związku z czym cała ta energia, którą ma w sobie zgromadzoną, nadal tam jest, natomiast jakby musi się ona wyzwolić w inny sposób. I właśnie dlatego, gdy następuje takie zderzenie, to nie jest tylko takie zderzenie, z jakim, prawda, nie wiem, jakby się samochody zderzyły, czy chociażby gdy ktoś strzela i coś innego z pistoletem. Nie, no, ale jak rzucę kamieniem w ziemię, no to też robię taki mini krater, ale jednak go robię, prawda? Tylko rozumiem, że tutaj mamy do czynienia z wielokrotnie większą energią. Czy to nie jest to samo? To nie jest to samo, to jest zupełnie coś innego, dlatego właśnie, że jeżeli prędkości nie są zbyt duże, co nie będą zbyt duże w porównaniu do właśnie takich asteroidalnych upadków, to jest po prostu przenoszenie energii kinetycznej z naszego kamienia na energię kinetyczną tych cząsteczek, z którymi się zderza, w związku z czym one są jakby przesuwane i nic więcej się nie wydarza takiego dziwnego. Natomiast jeżeli mamy do czynienia właśnie z takim prawdziwym zderzeniem asteroidalnym, to jest najbardziej porównywalne do wybuchu bomby atomowej. Dlatego, że praktycznie w jednym punkcie, czy czymś zbliżonym do jednego punktu, następuje jakby wyzwolenie ogromnej ilości energii, która następnie przekształca się w falę uderzeniową, czyli takie bardzo drastyczne zmienienie gęstości materiału, fali gęstościowej, która przechodzi przez to w co walnie, która... Czyli zmienia strukturę tego, w co uderza. Okay. Dokładnie tak. I właśnie zresztą z takim nie do końca niezrozumieniem tego, zresztą zrozumiałem, bo to był początek XX wieku, tego w jaki sposób zachodzą tego typu procesy, doprowadziło do bankructwa i śmierci na zawał serca bardzo kiedyś bogatego człowieka, który się nazywał Baringer. A mianowicie, być może Państwo, jeżeli Państwo kiedykolwiek wygooglają, żeby znaleźć coś więcej o kraterach uderzeniowych, prawie na pewno pierwszym obrazkiem, który wyskoczy, to będzie obrazek krateru Baringera, który znajduje się w Arizonie, w Stanach Zjednoczonych. I to jest taki najbardziej klasycznie wyglądający, taka piękna dziura w ziemi na ogólnie płaskim terenie, więc to super widać. Wyrazisty, trudno się pomylić, tak? Absolutnie tak. Ta dziura w ziemi ma średnicę 1300 metrów, obecnie jakieś 200 metrów głębokości, oryginalnie to było około 400, więc no, robi wrażenie. Tam jest naprawdę super płasko, przynajmniej w bezpośredniej okolicy, a tu nagle taka dziura i jeszcze w dodatku taka dziura z krawędzią otaczającą, wystającą jak takie właśnie no, niewielkie górki. A więc robi to absolutne wrażenie i co więcej, już od czasów, gdy dotarli tam pierwsi ludzie, to już oni rozpoznali, że dookoła tej właśnie dziury w ziemi można znaleźć całe mnóstwo bardzo ciekawych żelaznych kamieni. To się nazywa Canyon Diablo, meteoryty, które zresztą były rozpoznawane jako coś nietypowego, jako coś, czym warto handlować i były znajdowane niewielkie fragmenty na całym praktycznie kontynencie Ameryki Północnej. W związku z czym od bardzo długiego czasu było rozpoznane, że ta dziura w ziemi jest jakoś nietypowa i jakoś chyba związana z tymi meteorytami. Więc gdy Baringer o czymś takim usłyszał, sprzedał swoją doskonale funkcjonującą kopalnię bodajże srebra i kupił cały ten obszar, ponieważ wykminił sobie, że no skoro jak rzuci tym kamieniem,
i robi się właśnie taka dziura w ziemi, to ten kamień jest tam pod spodem, a skoro te kamienie, które były znajdowane dookoła, są z żelaza, to jak to znaczy, że pod spodem tego, tej dziury w ziemi jest gigantyczna, gigantyczna ilość żelaza, jeszcze w dodatku zniklem i różnymi innymi fajnymi rzeczami, którą można wykopać i zrobić się jeszcze bogatszym. No więc jak pomyślał, tak zrobił i natychmiast rozpoczął działalność górniczo-wydobywczą, ale mimo kopania i w środku, i trochę z boku, i trochę z prawej, i trochę z lewej, niczego nie znalazł. I w końcu po wielu, wielu latach takich bezowocnych poszukiwań, gdy znowu dostał informację na temat tego, że kolejna próba kopania w nowym, obiecującym początkowo miejscu nie wypaliła, niestety zmarł na zawał. W związku z czym jakby nieświadomość funkcjonowania kraterów uderzeniowych szkodzi. Bo myśmy się musieli w takim razie też z tego, co mówisz, no w sumie jasne, ale jak się już to wie, to trudno sobie przypomnieć, że można było tego kiedyś nie wiedzieć. Ale musieliśmy się jako ludzkość zorientować i uwierzyć, przyjąć w to, że coś w nas intensywnie, w naszą ziemię uderzało. Absolutnie tak. Przez bardzo, bardzo długi czas rozsądni ludzie nie wierzyli, że coś takiego jak w ogóle meteoryty funkcjonują. No bo co to za głupi pomysł, żeby kamienie spadały z nieba? Niby skąd one się tam wzięły? No come on. To był zupełnie uważany za zupełnie absurdalny pomysł, aż do czasu, gdy kilka takich spektakularnych spadków, trochę podobnych do tego, co właśnie miało miejsce w Czelabińsku, nastąpiło w miejscu, w którym przebywali... Rozsądni. Dokładnie. Tak, jakby ludzie z high society tak zwanego widzieli te spadki i mogli zaświadczyć, że, no bo, że coś takiego rzeczywiście... A inaczej to była legenda ludowa tylko, ja. Tak, tak, to coś tam, te głupie wieśniaki sobie coś wymyślili, nie, no to nie będziemy im wierzyć. Więc dopiero tak, jak tutaj jacyś ważni ludzie to dojrzeli, to jakby zaczęliśmy wierzyć, że takie rzeczy się zdarzają, ale tak naprawdę przez bardzo długi czas nie wiedzieliśmy, jakby nie było wiadomo, jak bardzo jest to powszechne, czy jest to coś super wyjątkowego, czy tylko te małe kawałki spadają. Teraz już wiemy, że codziennie na Ziemię spada 100 ton materiału pozaziemskiego, 100 ton dziennie. Ale na Ziemię bezpośrednio, czy spala się w atmosferze? Bo ja się jako dziecko, dziecko, taka młoda nastolatka, snobowałam tym, że znam różnicę między meteorem a meteorytem. I wszystkich poprawiałam, że meteoryt to jest ten, który dotrze na Ziemię, a meteor to jest ten, który się spali w atmosferze. To powiedz mi, czy się dobrze snobowałam, czy źle? Dobrze się snobowałaś, natomiast jakby powinniśmy traktować atmosferę jako część Ziemi. A czyli tak pół dobrze. Czyli nie, to co powiedziałaś z tą różnicą w nazwie jest całkowicie prawdziwe. I rzeczywiście absolutna większość z tych 100 ton, które codziennie spada na Ziemię, jakby w końcu i tak kończy na powierzchni, no bo prawda mamy jakieś, to są ileś tam atomów żelaza, ileś atomów tlenu. Spalanie nie oznacza znikania, prawda? Dokładnie, to nie to, że to tutaj wyparowuje, no w sensie wyparowuje, ale że nie ulega anihilacji, tylko jest dodawane do ilości atomów, które występują na Ziemi. Tylko rzeczywiście, tylko niewielka część z tych 100 ton, a 100 ton to jest mniej więcej tyle, co płetwal błękitny, największy żyjący organizm obecnie, największe zwierzęce. No to tak w skali Ziemi, to też nie jest jakoś tak bardzo dużo, ale wynikałoby z tego, że Ziemia cały czas tyje. Tak, cały czas się powiększa, ale nie jakoś bardzo. To znaczy rzeczywiście w skali Ziemi te 100 ton to nie jest jakoś gigantyczna ilość, natomiast od czasu do czasu oczywiście zdarzają się trochę większe upadki, jak właśnie na przykład ten, który wykończył dinozaury. I wtedy mamy taki
trochę bardziej znaczący, skokowy przyrost masy. To też jest zawsze porażająca wiedza, że ta asteroida, która wykończyła dinozaura, zrobiła miejsce nam z Saką, znaczy naszym przodkom oczywiście, to była raptem 9-kilometrowy kamień. Ja rozumiem, że 9 kilometrów średnicy to może nie jest jakoś mało, ale w perspektywie tego, co narobiła na Ziemi, to się wydaje jednak szokujące, jaki miała wpływ. Ale powiedz, bo kiedy się patrzy na przykład na Księżyc, to te kratery są bardzo wyraźne, on jest niemalże cały w kraterach. Czy Ziemia też jest taka, tylko tego nie widzimy przez roślinność, rzeki, oceany, czy jednak jakby ją rozebrać z tego wszystkiego, to by wyglądała podobnie? Czy trafiało w nas kiedyś mniej? Jak to jest? To jest bardzo dobre pytanie i rzeczywiście, gdy spojrzymy na powierzchnię Księżyca, to możemy się przerazić, bo tam jest dosłownie krater na kraterze, na kraterze, na kraterze. I w Ziemię trafiało średnio na, nie wiem, kilometr kwadratowy tyle samo mniej więcej materiału, z tym, że te najmniejsze oczywiście są odfiltrowywane przez atmosferę, ale te większe w zasadzie to nie ma znaczenia, no, szczególnie dla tych całkiem dużych. Różnica pomiędzy powierzchnią Księżyca a Ziemią jest taka, że na Księżycu geologicznie, oprócz zderzeń z asteroidami robiącymi nowe kratery, w zasadzie niewiele się dzieje już od bardzo, bardzo dawna. Kiedyś były różne wypływy wulkaniczne, jakieś wybuchały wulkany, lawy pokrywały, ale od bardzo długiego czasu, co do szczegółów, to się dużo ludzi jeszcze kłóci, ale od kilku miliardów lat, z małymi może wyjątkami, które były bardzo lokalne, nie było takiego właśnie pokrywania jakimiś nowymi materiałami. Podczas gdy na Ziemi jest nieustanne przerabianie skorupy ziemskiej. Cały czas trwają procesy, szczególnie związane z tektoniką płyt, które albo wytwarzają nowe skały, albo te stare skały przerabiają, przetapiają, wtłaczają w podpowierzchnię Ziemi. I właśnie, czyli zacierają ślady po prostu. Dokładnie tak. I właśnie dlatego na Ziemi obecnie znamy około 200 miejsc tylko, gdzie takie kosmiczne zderzenia miały miejsce. Prawie na pewno jest ich dużo więcej, znaczy na pewno jest ich dużo więcej i pewnie jeszcze kilka, jeszcze trochę ich odkryjemy. Cała powierzchnia oceanów, tam to chyba trudno jest badać szczególnie, czy nie? Jest trudno, ale też jest, znaczy jest trudniej, ale też nie spodziewamy się jakoś bardzo dużo tych kraterów, tak? Z dwóch powodów. Po pierwsze, jakby to uderzenie musi być naprawdę bardzo duże, żeby w tych oceanach, tych prawdziwych oceanach, nie mówimy o morzach szelfowych, czyli jakby tych morzach, które są na niezbyt dużej głębokości, tam do kilkuset metrów głębokości, poniżej poziomu morza, i tak naprawdę to geologicznie są kontynentami. Tyle, że teraz akurat jest taki poziom lodu, że są zalane. Taki poziom morza, że są zalane wodą, ale geologicznie są kontynentami. Mówimy o tych takich głębszych częściach, o średniej głębokości kilku kilometrów, trzech kilometrów mniej więcej. To już musi być naprawdę bardzo duża asteroida, żeby zrobiła jakiś ślad pod wodą tak głęboką. Jest on dużo mniej czytelny dla nas, Więc po pierwsze, że rzadziej się robią tam na dnie mórz, natomiast z drugiej strony skorupa oceaniczna jest bardzo szybko przetwarzana przez ten właśnie system płyt tektonicznych. To jakby o ile mamy skały z lądów, które na lądach, które mają no, maksymalnie 4 miliardy lat, troszkę więcej. Tak, najstarsze skały w obrębie tych prawdziwych oceanów, tych głębokich części oceanów, to jest kilkaset milionów lat zaledwie, średnio. A większość jest, jakby są jakieś super wyjątkowe kawałki, które są troszkę starsze, ale to jest mniej więcej ten rząd wielkości. I w związku z tym po prostu, jeżeli coś tam przywaliło i nawet zdołało zrobić tą zmianę, to niestety się nie zachowały skały, więc
przepadło. Te uderzenia w ziemię to jest rzecz spektakularna, ale właśnie również no, zmieniająca pewne rzeczy, jak chociażby ta 9-kilometrowa asteroida, która spowodowała zasadniczą zmianę, jeśli chodzi o klimat na Ziemi, a w efekcie wyginięcie dinozaurów i tak dalej, i tak dalej. Mówiłaś też o kraterze Beringera, 1,3 km średnicy. Mówiłyśmy o naszym podpoznańskim, tam setka, maleństwo, ale jest, mamy. Tak, powiedz, jakie są twoje ulubione te kratery i czy możemy coś o nich powiedzieć, jaki miały wpływ na Ziemię, co one nam, nie wiem, przyniosły, czy one nam przyniosły jakieś pierwiastki, jak to może, co o tym wiemy? Może najpierw odpowiem na tą drugą część, to znaczy na co wpływają kratery, dlaczego w ogóle warto zajmować się czymś, co definiuje zaledwie 200 miejsc na powierzchni całej Ziemi. No to brzmi jak wyjątkowo takie specyficzne hobby, tak, naukowe. Ale nie, ten temat jest super istotny, nie tylko dlatego, że to jest obecnie najważniejszy proces geologiczny, który zachodzi na powierzchniach wszystkich sztywnych ciał niebieskich w naszym Układzie Słonecznym. Czyli to jest, jeżeli chcemy zajmować się, przebywać w kosmosie, to jest coś, co musimy absolutnie koniecznie bardzo dokładnie rozumieć, dlatego że od tego będzie zależało nasze życie, od tego będzie zależało też w sensie takim absolutnie bezpośrednim, to znaczy przywalenie taką asteroidą, nawet jeżeli ona ma akurat, jest wielkości ziarnka piasku, może się skończyć śmiertelnie dla człowieka, który jest w skafandrze kosmicznym gdzieś w kosmosie, a czasem nawet może się skończyć bardzo niedobrze dla całego statku kosmicznego, dlatego że tego typu ciała są w stanie nawet prawie rozbić albo nawet rozbić na przykład szyby albo inne elementy poszycia takich właśnie statków kosmicznych. A to znaczy, że jak już będą lecieli kiedyś astronauci, astronautki na Marsa, to może coś mogą się zderzyć z jakąś asteroidą? Absolutnie, na pewno się zderzą. Znaczy raczej nie z taką większą, jakby największy problem jest właśnie z takimi malutkimi, których nie widać i przed którymi nie da się bronić, to jest po prostu... Trzeba liczyć na szczęście i na odpowiednio zbudowany statek kosmiczny, który na przykład jest w stanie, prawda, jakoś zakleić sam tą dziurę, jeżeli taka powstanie, jest w stanie, nie wiem, podzielić się na fragmenty, tak żeby odciąć tą sekcję, która została jakoś przedziurawiona, przynajmniej do czasu naprawy. Więc to nie jest pytanie tego, czy to nastąpi. To jest pewne, że to nastąpi, to jest pytanie tego, jak się na to przygotować. Powiem ci, że im więcej czytam o podróżach kosmicznych, tym bardziej podziwiam tych, którzy się na to decydują i tym bardziej podoba mi się na mojej własnej kanapie i to, że sobie mogę oglądać te zdjęcia Ziemi z kosmosu na smartfonie pod kocykiem. Zdecydowanie bardziej bezpieczne, szczególnie, że już były jakby wypadki, znaczy nikt nie zginął jeszcze na szczęście w wyniku takiego mikrometeorytu, ale było blisko przynajmniej raz, dlatego że raz ta szyba była prawie zbita, jest naprawdę taki wielki ślad po tym, jak coś przywaliło w tą szybę z zewnątrz, więc trochę wygląda przerażająco, ale nie puściło, więc na szczęście. Natomiast był przypadek, gdy taki właśnie mikrometeorycik uderzył w stację kosmiczną, jeszcze dokładniej w takie coś, czego się astronauta trzyma, jak wyłazi na zewnątrz w stroju kosmicznym. To taka jakby rurka, nie? Niby nic strasznego, więc nie w tą część, która rzeczywiście ma jakieś znaczenie dla utrzymywania odpowiedniej atmosfery w środku, ale okazało się, że jednak bardzo niebezpieczne, dlatego że gdy taki astronauta, gdy taki mały, nawet wielkości dosłownie ziarnka piasku, nawet mniejszy, poruszający się jednak z tą prędkością kilkudziesięciu kilometrów na sekundę, uderzy w taki kawałek rurki, to robi się właśnie taki mikrokraterek z takimi super ostrymi krawędziami. I jeżeli taki astronauta, właśnie jakby poruszając się przy statku kosmicznym, musi się poruszać, jakby przytrzymywać tej rurki, to jednemu z nich przedarła się częściowo rękawica. To bardzo niebezpieczne, naprawdę.
Tak, dobrze, że był właśnie w pobliżu wejścia i nic się takiego nie stało, oprócz tego, że było blisko, ale takie rzeczy na 100% będą się zdarzać i mamy 100% pewności, że ktoś zginie i nie wiemy tylko kiedy. Ale to jest naprawdę, to jest smutne, co mówisz, ale również jest fascynujące to, że opowiadasz o tym, że badanie kraterów tutaj na Ziemi, tych właśnie raptem 200, do których mamy dostęp, o których wiemy, że są, to ma wpływ na nasze przygotowanie do wyjazdu na Marsa. To jest naprawdę, wydawałoby się odległe, a jednak. Absolutnie kluczowe. No, ale to tak zwykle działa w nauce, że czasem zupełnie niezwiązane, tak dla przypadkowego oka, tematy tak naprawdę są super powiązane i każda taka cegiełka dokłada, każda taka nowa rzecz to jest cegiełka, która dokłada się do naszego lepszego poznania i przygotowania na przyszłość, między innymi na Marsie, ale również tutaj na Ziemi. A co te asteroidy nam przyniosły? Bo jedne nam przynosiły katastrofy, przynajmniej dinozaurom, a czy przyniosły na przykład właśnie pierwiastki specjalne? Czy one są zbudowane jakoś inaczej, te asteroidy, które do nas docierają? Czy one robią może również coś dobrego? No, absolutnie zawdzięczamy im życie, tak naprawdę, dlatego że w wyniku zderzenia asteroid powstała Ziemia. To jest właśnie ten proces, kiedy z takich malutkich, najpierw takie malutkie fragmenty zlepiły się w trochę większe, te większe zaczęły się zderzać i powoli rosły coraz większe planety, w tym nasza Ziemia, więc bez tego typu procesu nie byłoby nas tutaj również. Kolejną rzeczą, do której przysłużyły nam się takie właśnie impakty, w tym przypadku na absurdalnie gigantycznej planetarnej skali, było zderzenie, które doprowadziło do powstania Księżyca. Bez tego zderzenia i bez powstania Księżyca nie byłoby nas tutaj, dlatego że Księżyc ma absolutnie kluczową rolę w stabilizacji naszego klimatu na Ziemi. A bo powstanie Księżyca to jest już potwierdzone, że to właśnie było walnięcie i jak to było? Kawałek się Ziemi oderwał i powstał Księżyc? Jaka jest ta historia? Historia jest taka, że ciało wielkości mniej więcej dzisiejszego Marsa, czyli dwa razy mniejsze od Ziemi, zderzyło się z mniejszą trochę niż teraz wersją Ziemi. Dosyć krótko, tam kilkadziesiąt milionów lat po powstaniu naszego Układu Słonecznego. Więc młodziuteńki. Mhm. Tak, długo nie byliśmy bez naszego Księżyca. I gdy te dwa ciała się zderzyły, one się praktycznie tak zlały w całość, ale ta siła uderzenia była taka, że część materiału się jakby wyplumsknęła z tego przetopionej kuli skał, którą się stała nasza Ziemia i wyplumsknęła się i później ustabilizowała właśnie na orbicie i w ten sposób powstał Księżyc. W związku z czym to nie jest tak, że to jest jakaś, nie wiem, przechwycona duża asteroida czy coś takiego, absolutnie nie. Takie księżyce też są, na przykład najprawdopodobniej księżycami Marsa. Mars ma dwa takie maluśkie księżyczki i prawdopodobnie są one przechwyconymi asteroidami, ale to jeszcze, żeby się upewnić, musielibyśmy tam wylądować i zbadać skały. Natomiast na Księżycu już to zrobiliśmy, więc możemy być pewni, dosyć pewni tej teorii. Więc Księżyc składa się generalnie rzecz biorąc z takich samych skał średnio jak Ziemia. Różnica jest taka, są pewne różnice, na Księżycu praktycznie nie ma wody, jest super, super suchy. Na Księżycu jest dużo mniejsze jądro, natomiast planetarne, zbudowane z żelaza i niklu, też ma, ale mniejsze niż Ziemia i mniejsze niż jakby to, jakie powinien mieć, biorąc pod uwagę średni skład różnych meteorytów. W związku z czym możemy z tego powiedzieć, że ten materiał z jądra tego ciała, które zderzyło się z protoziemią, w dużej części wylądowało właśnie w naszym jądrze i dzięki temu nasze jądro jest większe niż powinno być. Więc tak,
dzięki temu mamy księżyc. To jest absolutnie ważna rzecz. Kolejna rzecz to jest woda. Co prawda teraz nie jesteśmy do końca pewni, skąd tak naprawdę pochodzi nasza woda na Ziemi. Jest kilka teorii, a mianowicie przez długi czas myśleliśmy, że została przyniesiona przez komety, które pochodzą z bardzo odległych części naszego Układu Słonecznego, są bardzo bogate w wodę, w związku z czym tutaj sobie myśleliśmy, że może kilka takich gigantycznych komet, czyli no kilkaset, kilka tysięcy, no sporo, ale jakaś tam ich liczba zderzyła się z Ziemią, dostarczyła wodę, super. Później okazało się, że taki izotopowy odcisk palca tych wody, która się znajduje w tych kometach, jest inny niż wody, które mamy na Ziemi. W związku z czym wydaje się, że większość tej wody raczej nie pochodzi z komet. Ten izotopowy odcisk palca jest dosyć podobny do niektórych asteroid, więc możliwe, które niektóre asteroidy są suche jak wiór, a inne są całkiem mokre. W związku z czym ta woda albo jej część mogła być przyniesiona przez zderzenia z asteroidami, albo przez jakby wypocenie tej wody, zresztą jak i atmosfery, z wnętrza samej Ziemi. Więc część wody prawie na pewno została przyniesiona przez asteroidy, ale nie do końca wiemy jak dużo. Natomiast prawie na pewno większość węgla, czy przynajmniej duża część węgla, a nawet związków organicznych została przywieziona, przyleciana przez takie właśnie asteroidy. Węgla, na którym jak wiadomo opiera się życie na Ziemi. Czyli z tego co mówisz, to jest rzecz zupełnie fundamentalna dla kształtu, w ogóle dla istnienia dla naszej planety, dla jej kształtu, dla tego co na niej się znajduje i jak obecnie możemy właśnie na niej funkcjonować. Ale powiedz, na ile zmieniła się taka aktywność w tej działce, jeśli chodzi o zderzenia właśnie asteroid, bo to co mówisz o początkach, ten młodziuteńki układ słoneczny, no to tam się działo, buzowało, to wszystko było jeszcze nieuporządkowane, dopiero musiało się poukładać, a teraz czy tego jest, tej aktywności jest mniej, czy tych asteroid krąży wokół nas mniej, bo no siłą rzeczy zmierzam do tego pytania, czy któryś z katastroficznych filmów, które nam opowiadają o tym, że zmierza na nas wielka asteroida, mają podstawy, czy naprawdę coś może w nas jeszcze uderzyć? Nie tyle coś może w nas uderzyć, o ile niczego nie zrobimy, coś na pewno w nas uderzy. Nawet coś bardzo dużego. Czyli Bruce Willis, dzwonimy po niego jednak, żeby się szykował. Absolutnie tak. W ogóle Bruce Willis to już nas uratował, o czym za chwilę. Ale oczywiście nie należy też popadać tutaj w przesadę i nie wiem, budować bunkier czy cokolwiek innego. Dlatego, że o ile jakby możemy na podstawie naszych badań możemy powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że takie zderzenie będzie miało miejsce, o ile prawda, coś nie zrobimy, o tyle nie możemy powiedzieć kiedy. I dla geologa tam kilkadziesiąt nawet milionów lat w tą czy w tamtą to jest w zasadzie co tam. Oczywiście dla nas to ma znaczenie. Wczoraj, jutro, aha. Tak, dokładnie tak. W związku z czym na pewno nastąpi, nie wiemy kiedy i może to być za następne 100 milionów lat, więc ja bym się tak bardzo nie przejmowała tymi naprawdę gigantycznymi, tym bardziej, że właśnie dzięki działalności Bruce'a Willisa, i wcale nie żartuję, obecnie jest coraz więcej systemów obrony planetarnej, które jak na razie głównie polegają na tym, że szczegółowo wgapiamy się w niebo, wgapiamy oczywiście przy pomocy automatycznych lub półautomatycznych systemów obserwacji w poszukiwaniu nowych asteroid oraz śledzenia tych, które już wcześniej zauważyliśmy, po to, żeby właśnie zobaczyć, skatalogować wszystko, co tam lata i zobaczyć, czy któraś przypadkiem nie ma nas na celowniku. Ale jaka jest zasługa Bruce'a Willisa w tym? No absolutnie podstawowa. Proszę sobie wyobrazić, już w latach 80. dowiedzieliśmy się, że dinozaury zostały wykończone przez taką właśnie asteroidę i od tego czasu
ta badania tego typu form jakby nabrały większej energii. A my nabraliśmy respektu do asteroid. Dokładnie tak. Natomiast trudno było powiedzieć politykom, że słuchajcie, tutaj coś takiego może się stać, dinozaury, tu są nasze wyliczenia, tak, że to nie jest coś, co się tak, wiecie, wydarza, że możemy skończyć jak dinozaury, dajcie pieniędzy, no a politycy po prostu już spali, zanim w ogóle przeszliśmy do drugiego slajdu, czy tam drugiej kartki wyjaśnień. W 92 roku, czy pierwszym, na początku lat 90. odkryto taką kometę, która się nazywała po odkrywcach Shoemaker-Levy. Zresztą bardzo fajna astronomka to odkryła, która bardzo szybko wyliczono, że jej orbita wskazuje na to, że za kilka lat, chyba w 94, zderzy się widowiskowo z Jowiszem. Mam nadzieję, że nie popełnię, albo Jowiszem, albo Saturnem. Chyba Jowiszem, Boże drogi, zawsze mi się to myli. Tak, jednym z olbrzymów. I rzeczywiście to nastąpiło. Dzięki temu jakby oczy nie tylko wszystkich ludzi z teleskopami odpowiednio dużymi, ale też oczy mediów nawet były skierowane właśnie na tą planetę i obserwowały, jak gigantyczne skutki nawet właśnie w takim gazowym gigancie wywołało tego typu zderzenie. Jakby zmieniło nasz sposób myślenia właśnie o tego typu rzeczach. No bo tak sobie pomyśleć, że no dobra, dinozaury zdechły, ale to tam 65 milionów lat temu, no to come on, kto by się przejmował. A tutaj to było jakby live TV, które pokazywało, że nie, to się dzieje teraz. I na tej podstawie kilka lat później, no jakby biorąc pod uwagę cykl rozwoju filmowego w Hollywood, w 98 roku wyszły, w tym samym roku zresztą, wyszły na świat dwa filmy o tej samej tematyce, to znaczy Asteroida atakuje, czyli Armageddon i Deep Impact, które, no szczególnie Armageddon, zrobiły absolutnie gigantyczne wrażenie i dzięki temu, dzięki roli Bruce'a Willisa, wystarczyło teraz naukowcy, żeby pójść do polityków i powiedzieć tutaj, hej Stasiu, potrzebujemy kasy na obronę planetarną, to polityk nie robił już wielkich oczu albo nie usypiał, prawda, po prezentacji jakichś tam wyliczeń, tylko naukowiec szedł do polityka i mówił, yo, widziałeś już ten ostatni hit, Armageddon? A chciałbyś może go uniknąć? To daj pieniądze. No i dzięki temu, oczywiście to nie są jakieś duże kwoty, szczególnie w porównaniu do, nie wiem, tego co wydajemy na jakieś maczugi czy inne rakiety służące do okładania się po głowach, ale jednak trochę pieniędzy na to trzeba i dzięki temu teraz jest wiele programów, takich systemów poszukiwania takich właśnie asteroid i dzięki temu wiemy, że w najbliższym czasie nic takiego strasznego nam nie grozi, natomiast wiemy też, że jest kilka troszkę podejrzanych ciał, którym musimy się dalej przypatrywać i jedną z nich jest oczywiście Bennu. Jest to asteroida, która ma około pół kilometra średnicy, więc to nie jest coś, co by stworzyło taką katastrofę globalną, ale zdecydowanie mogłoby, no, powiedzmy, że jakby trafiło w Berlin, to fragmenty Berlina doleciałyby jeszcze do Londynu. No to dziękujemy bardzo za coś takiego. Tak, więc lepiej nie, ale szanse na to są niewielkie. Jak na razie jakby wyliczenia wskazują, że takie zderzenie potencjalnie może nastąpić najwcześniej w 2175 roku, więc mamy trochę czasu na to, żeby ewentualnie się przygotować. Są też jakieś troszkę większe te asteroidy, które są na potencjalnie zderzeniowym kursie, ale taka całkiem największa, o której wiemy przynajmniej, to jest 1,3 km średnicy, więc to już byłyby naprawdę porządne, regionalne uszkodzenia. Jakby trafiło gdzieś w Europie, to cała Europa miałaby
no, to nie byłoby. Nie, nikt by tam nie przeżył. O, ale tak. Powiedz, czy byłoby to do przewidzenia, bo mówiłaś o tym, że one pędzą z zawrotną prędkością 20 km na sekundę, nie na godzinę, 20 km na sekundę, no ale mamy wiele zmiennych i Ziemia krąży wokół Słońca i obraca się wokół własnej osi. Cały ten Układ Słoneczny przecież, jak wiemy, jest w ruchu, więc czy bylibyście w stanie precyzyjnie określić, że w 2170 roku ta asteroida uderzy akurat, dajmy na to, w centrum Europy, gdzieś tam w Warszawę. Czy to jest tylko prawdopodobieństwo, można określać? Bo wiesz, zastanawiam się nad ewakuacją potencjalną. Tak. Dokładnie zresztą tym zajmowała się niedawna konferencja, Planetary Defense Conference, w której brałam udział. Co dwa lata naukowcy specjalizujący się właśnie w tej tematyce urządzają sobie takie, urządzamy sobie takie gry wojenne. To znaczy jedna grupa, mała grupa naukowców przygotowuje taki scenariusz, w którym właśnie dowiadujemy się o potencjalnym zderzeniu. Wraz z nowymi informacjami próbujemy przygotowywać jakieś sposoby radzenia sobie w danej sytuacji i opracowywania planów, między innymi ewakuacji w odniesieniu do takiej sytuacji. I obecnie, znaczy jesteśmy w stanie oszacować, to dlatego właśnie jakby to nie jest to, że w tym momencie jesteśmy w stanie powiedzieć tak, zderzy się z nami w 2175 roku, jesteśmy w stanie powiedzieć jest 5,3005% szans, że w czasie pomiędzy 2175 a 2199, patrzę teraz na tabelkę na stronie NEOS prowadzonej przez NASA, gdzie te informacje są jakby tak zbierane do kupy, Bennu może w nas uderzyć. Nie musi, ale może. Jest bardzo niewielka szansa, dlatego że im dłużej, rzeczywiście te wyliczenia są bardzo skomplikowane, w związku z czym im dłużej obserwujemy dane ciało, tym lepiej jesteśmy w stanie wyliczyć jego orbitę. Im dłużej obserwujemy dane ciało, tym lepiej jesteśmy w stanie zrozumieć, jakiej jest wielkości, jaką ma budowę wewnętrzną, jeżeli tam różne inne urządzenia użyjemy jeszcze dodatkowo. W związku z czym to nie jest tak, że jesteśmy w stanie teraz powiedzieć tak, uderzy, nie wiem, Warszawę albo gdzieś indziej. Teraz jesteśmy w stanie powiedzieć, że jest jakaś niezerowa szansa na to, że orbity Ziemi i orbity tego ciała przetną się w obrębie tego czasu. A w 2150 będzie można powiedzieć więcej, no bo to nie jest, dobra, my nie dożyjemy, chyba że dojdzie do jakiegoś głębokiego transhumanizmu, przenoszenia i tak dalej, bionicznych kończyn wiemy, ale zasadniczo raczej nie. Natomiast, no nie wiem, nasze prawnuki, jest już to bardzo absolutnie możliwe, więc zupełnie na poważnie się zastanawiam, jak można obliczać i jak będzie można się bronić. Po pierwsze, z większą ilością obserwacji jesteśmy po prostu w stanie lepiej wyliczyć orbitę takiego ciała, tak jak mówiłam. W związku z czym im bliżej do tego zderzenia, czyli na przykład, nie wiem, 20 lat przed zderzeniem, będziemy mogli znacznie lepiej określić to, czy coś takiego będzie miało rzeczywiście miejsce, a może nawet dokładnie wyliczyć lokalizację. Jak na razie dokładne wyliczenie miejsca, w które taka asteroida mniejsza, powiedzmy kilkusetmetrowa, zderzy się z nami, bo też im mniejsza asteroida, tym trudniej ją dojrzeć na nocnym niebie i to jeszcze zależy też od tego, w jaki sposób się porusza. No, jest bardzo wiele czynników. Obecnie jesteśmy w stanie mniej więcej wyliczyć, gdzie dokładnie upadnie kilka miesięcy maksymalnie przed zderzeniem. Kilka miesięcy przed zderzeniem będzie można, czy jesteście w stanie ocenić, gdzie uderzy? No w sensie miesiąc. W sensie miesiąc przed zderzeniem. Z tym, że cały czas te wyliczenia będą wyglądały w ten sposób, że nie będzie przedstawiane miejsce, o tutaj walnie w ząbki pod Warszawą. Mamy 100% pewności, że tak będzie, tylko jakby z każdym dniem, z każdą nową obserwacją jesteśmy w stanie dokładniej określić, jakby gdzie jest obszar, zona, która jest potencjalnie w niebezpieczeństwie. I im więcej tych obserwacji, tym ten obszar, na którym
uderzenie może nastąpić jest mniejszy, natomiast pewność, że uderzenie nastąpi w tym miejscu, które wskazujemy, staje się większa. Więc to jest taka zabawa w prawdopodobieństwo i właśnie dlatego warto uważać na matematyce w szkole. Ale czy pozostanie nam bierna obrona, to znaczy właśnie ucieczka, czy nie wiem, prawnuk Ilona Muska wystrzeli jakąś rakietę i będzie można to... O Boże, tylko nie Ilona. nie przepadasz? Nie bardzo. To na kiedy indziej rozmowa o Ilonie Musku, to zresztą jest dobry pomysł. Ale pytam serio, czy, nie wiem, międzynarodowa rakieta, powstanie wielkie międzynarodowe towarzystwo obrony przeciwplanetarnej i wystrzelimy gargantuiczną rakietę, która tę asteroidę ustrzeli, czy to nie będzie możliwe? To wszystko zależy od tego, z jakim wyprzedzeniem będziemy wiedzieć o niebezpieczeństwie. I właśnie dlatego to, co teraz robimy, to znaczy wypatrywanie wszystkich tych potencjalnie niebezpiecznych asteroid ma takie znaczenie. A mianowicie, jeżeli wypatrzymy tą asteroidę, nie wiem, na pół roku przed tym, jak się zderzy, to jest po ptakach. Jedyne, co nam zostaje, to ewakuacja. Nie zdążymy, przy obecnym stanie systemów, nie damy rady niczego zrobić. Jakby jest za późno. Nawet rok. Nawet bym powiedziała 2 lata w obecnych warunkach, to jest absolutnie nierealistyczny czas, żeby zdążyć cokolwiek zrobić. To trochę niepokojące. Trochę tak. Ale to teraz mówisz, ale za te 150 może lat ewentualnie? No to oczywiście. I jakby już teraz są przygotowywania, może nawet szybciej niż powiedzmy 50 lat, mam nadzieję. Albo może nawet 20, takie małe optymistyczne marzenie. Dlatego, że to, co trzeba zrobić, to jest po pierwsze, jeżeli mamy więcej lat, czyli na przykład tak jak w przypadku tych asteroid, które śledzimy, potencjalnie niebezpiecznych, mamy kilkaset lat wyprzedzenia, więc po pierwsze możemy obserwować z dużym wyprzedzeniem, jeżeli nadal będzie tutaj w nas celować i mamy na przykład 100 lat do takiego zderzenia, to możemy wysłać na orbitę bohaterski, bezzałogowy statek kosmiczny, który przemaluje nam pół asteroidy w bardzo określony sposób i sama ta zmiana koloru asteroidy spowoduje, że asteroida będzie trochę inaczej odbijać światło, a przez to odrobinę inaczej poruszać się na orbicie. I to już może wystarczyć do tego, żeby po prostu nas minęła zamiast nas celować. To teraz mnie zaskoczyłaś takim pomysłem, naprawdę. Niesamowite, jakie to jest, ale to pokazuje właśnie tę złożoność i to, z czym się mierzycie, jak wiele jest zmiennych, które trzeba brać pod uwagę. Dokładnie tak. Jest też opcja taka, żeby na przykład zderzyć z takimi, jakby zderzyć statek kosmiczny z taką asteroidą, szczególnie jeżeli nie jest zbyt duża, albo znowu, jeżeli mamy bardzo duże wyprzedzenie czasowe i wtedy znowu nawet takie niewielkie zderzenie może wywołać, znaczy może zmienić orbitę takiej asteroidy i zresztą nawet teraz już istnieje taki statek, znaczy misja kosmiczna, która bodajże w przyszłym roku wystartuje w końcu, tam była kilka razy przestawiana, nie, przepraszam, wystartuje w tym roku, w listopadzie, ale zderzyć się z tą asteroidą ma w przyszłym roku, na jesieni. Nazywa się DART. Ma ona na celu właśnie zderzenie się z jedną asteroidą, nie taką, która nam zagraża, broń Boże, i sprawdzeniem, jak bardzo możemy zmienić jej trajektorię. Więc tego typu badania, na razie tylko badawcze, to nie jest coś, co ma jakby praktyczne znaczenie w obronności, to znaczy nic nam nie grozi i nie celujemy w tą asteroidę, która nam grozi, ale sprawdzamy, czy zadziała, jeżeli będzie taka potrzeba. Więc to jest trochę taka współpraca pomiędzy NASA i ESA. NASA buduje ten kawałek, który się będzie jakby zderzał, natomiast ESA później wyśle statek kosmiczny, który bardzo, bardzo dokładnie zmierzy, w jaki sposób zmieniła się orbita tego właśnie ciała i czy zadziałało, czy tylko nie. Żebyśmy też potrafili zmienić tę orbitę tak, jak chcemy, a nie w losowy sposób, bo jeszcze ją ustawimy na przykład dla nas
gorzej. Bo tak się zastanawiam, co by było bardziej niebezpieczne, bo z jednej strony, no oczywiście najgorzej by było, gdyby spadło na jakieś gęsto zaludnione miejsce, to katastrofa. No to myślimy sobie, okej, to niech wyląduje gdzieś tam w oceanie, ale w oceanie, no to przecież może wywołać gigantyczną falę tsunami, to by się działo też po czymś takim. No ja myślę, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo to naprawdę super zależy, gdzie na oceanie, jak duży jest to obiekt, z jaką prędkością się porusza i od miliona różnych innych rzeczy. Na przykład musimy też wziąć pod uwagę, nie wiem, czynniki ekonomiczne. Na przykład bardzo niedawno temu dowiedziałam się, że bodajże 80 albo i nawet więcej procent wszystkich procesorów, jakie używamy, jest produkowane na jednej maluśkiej wyspie, no, na Tajwanie. Jakby trafiło tam, to mamy przerąbane bardzo. Nawet jeżeli to byłoby coś praktycznie małego, co nie powinno, gdyby trafiło, nie wiem, gdzieś indziej, nad Syberią znowu powiedzmy, albo nad Saharą, to nie miałoby praktycznie żadnych złych skutków, a wyłącznie dobre, dlatego że ja bym miała tutaj nowe miejsce do badania, więc... Ale jeżeli walnie w niektóre właśnie takie albo gęsto zaludnione, albo bardzo istotne z punktu widzenia różnych czynników, w tym ekonomicznych, miejsca, to skutki mogą być gigantyczne i to też musimy brać niestety pod uwagę. W związku z czym nie sądzę, żebyśmy byli w stanie tak dokładnie, przynajmniej w najbliższym czasie, później to być może tak dokładnie jakby celować tymi asteroidami, żeby tutaj no, dało się trafić w konkretne miejsce na Ziemi. No ale... Zobaczymy, tutaj widzę potencjalną szansę rozwoju research and development dla przyszłych kosmicznych terrorystów. No pięknie. Natomiast już kończąc naszą rozmowę, ale bardzo się cieszę na podstawie tego, co mówisz, to ogromnie się cieszę, że są takie konferencje, o których wspomniałaś pod koniec kwietnia, właśnie ta konferencja Międzynarodowej Akademii Astronautyki dotyczącej właśnie obrony planetarnej, bo dobra, rozumiem, że te naprawdę duże to są, jakoś tam je monitorujecie, te ponad kilometrową. Jasne, że te, które wywołały największe zamieszanie, no to były duże, ta 9-kilometrowa, która zabiła dinozaury, czy ta, która spowodowała największy krater na Ziemi, to zdaje się Wreda Fort, jeśli tutaj wszystko się zgadza, 300 kilometrów średnicy, tak, a ta asteroida miała między 15 a 20 kilometrów. Maleństwo, prawda? Maleństwo. Taka Warszawa mniej więcej. Ale w skali oczywiście Ziemi to maleństwo. Ale z tego, co ty mówisz, to gdyby się przedarło coś, co ma średnicę 500 metrów, no to też by już narobiło przecież ogromnych kłopotów, a mówisz, że one pędzą, mówisz, że one są po prostu wokół nas, fruwają, więc powiedz, czy to może być tak, że nie wiem, za miesiąc coś może nas zaskoczyć, że czy jednak te systemy oglądania, co się dzieje poza Ziemią, są na tyle dobre, że aż tak zaskoczeni nie będziemy? Znaczy, szanse bycia zaskoczonym asteroidą 500-metrową są raczej małe. Znaczy zaskoczenia, że zaraz się z nami zderzy i zaraz, czyli nie wiem, za miesiąc, to raczej mało prawdopodobnie. Ja się tym nie przejmuję. Tym, czym ja się przejmuję, to są te najmniejsze asteroidki. To znaczy te, które są wielkości takiej, że jak doleci do atmosfery, to albo bardzo dużo tej energii w atmosferze zdeponuje, tak jak na przykład to miało miejsce w Tunguszce, gdzie najprawdopodobniej rozbiło się może coś, co było trochę takim bardziej kometą niż asteroidą, może około 50 metrów średnicy może miało, może 100, tego typu rozmiar, albo takie, które są takie trochę większe, powiedzmy właśnie w okolicach 100 metrów i są zrobione na przykład z kamienia takiego bardziej spójnego, albo są żelazno-niklowe, dlatego że te mniejsze najbardziej mnie przejmują, dlatego że tak naprawdę absolutnej większości z nich, 90% z nich ponad, i to jest optymistyczne stwierdzenie, nie śledzimy. Nie mamy pojęcia, gdzie są, mogą nas zaskoczyć w każdej chwili. Czemu to jest optymistyczne?
Dlatego, że prawdopodobnie prawdziwa liczba jest większa. Okay. Prawdopodobnie nie znamy jeszcze jakby nie tyle, że 10% tych asteroid znamy, ja myślę, że jeszcze więcej, jeszcze mniej niż 10% znamy. W związku z czym te mniejsze asteroidy tak naprawdę mogą nas zaskoczyć w każdej chwili, w związku z czym, teraz uwaga, ważna rada na przyżycie, jeżeli kiedykolwiek zobaczą Państwo znienacka bardzo jasny obiekt na niebie, to proszę nie podchodzić do światła. Nie do światła. Proszę jak najdalej od okna, proszę się schować pod jakimś stołem czy czymś takim. Oczywiście, jeżeli to będzie taka większa asteroida, no to i tak już po ptakach i to nic nie pomoże, ale jeżeli to będzie jednak taka mniejsza asteroidka, powiedzmy 20, 30, 40 metrowa, która walnie nie bezpośrednio w nas, tylko gdzieś dookoła, to największe niebezpieczeństwo w przypadku właśnie takich mniejszych asteroid albo gdy jesteśmy dosyć daleko od miejsca, w którym nastąpiło to zderzenie, ma fala uderzeniowa, która przechodzi przez powietrze również i rozbija szyby, a następnie te szyby w postaci takich miliona sztyletów wybija w ludzi. I właśnie to było powodem największych, no, dużej liczby obrażeń w Czelabińsku, gdy, tak jak mówiłam, zaledwie 20-metrowa asteroidka wzięła i znienacka się eksplodowała nad miastem. Anno, to w końcu jak? Mamy się bać czy nie? Bo ja już nic nie rozumiem. mamy się bardzo bać. Nie mamy się bać. Mamy być świadomym zagrożenia i przeciwdziałać mu i przygotować się na to, co może nastąpić. Przecież tak naprawdę szanse na to, że nie wiem, umrzemy w wypadku samochodowym są nieskończenie bardziej prawdopodobne niż to, że skończymy ukatrupieni przez asteroidę. W związku z czym, tak jak zapinamy pasy i nie wiem, kupujemy jak najlepsze samochody, nie wiem, przestrzegamy przepisów i ograniczeń prędkości, tak powinniśmy również odpowiednio przygotować się do przyszłego niebezpieczeństwa z kosmosu. No to jesteśmy umówieni. My przestrzegamy przepisów ruchu drogowego, jeździmy ostrożnie, a wy, geolodzy, geolożki planetarne, zajmujecie się trzykowaniem takich systemów, żeby nas przed ewentualnym zagrożeniem obronić. Umówieni? Tak jest. Dziękuję bardzo, doktor Anna Łosiak, geolożka planetarna, Instytut Badań Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio Naukowe. Włącz wiedzę. Dziękuję za wysłuchanie odcinka do końca. Dajcie znać proszę, z czym Was ta wiedza pozostawiła, czy jesteście zaniepokojeni i będziecie teraz wyglądać przez okna, zastanawiając się, czy przelecie jakaś asteroida do nas, czy jesteście uspokojeni. Napiszcie komentarz na mediach społecznościowych, na YouTubie, wyślijcie maila na kontakt@radionaukowe.pl. Podrzucajcie tematy, piszecie, to jest naprawdę fantastyczne, bardzo za to dziękuję i jest niezwykle inspirujące. Kto ma możliwość i ochotę, to oczywiście zachęcam do zajrzenia na patronite.pl/radionaukowe. Tam można się dorzucić do tego projektu. A tymczasem cieszcie się dobrym dniem. Do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.